Na zaproszenie wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka w piątek, 5 października bieżącego roku, Kłodzko odwiedziło dwóch ministrów. Minister sportu i turystyki Witold Bańka i minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Na stadionie w Kłodzku odbył się briefing prasowy z ministrami i zaproszonymi gośćmi. Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Dzisiaj gościmy tutaj w Kłodzku na płycie boiska miejskiego panią minister edukacji narodowej Annę Zalewską, pana ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę, kandydata na burmistrza Kłodzka, pana Bogusława Szpytmę, pana senatora, przedstawiciela kancelarii premiera, panią mecenas i kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przyszliśmy porozmawiać o sporcie, o edukacji poprzez sport i o rozwoju gminy Kłodzko. Oddaję głos panu ministrowi. Witam serdecznie, szanowni państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Kłodzka. To prawda, rozmawiamy o infrastrukturze, o sporcie dzieci i młodzieży, o tych fundamentach, które są dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze, o inwestycjach właśnie w te obszary. Dzisiaj podczas mojej wizyty na Dolnym Śląsku mówimy o tym, jak spore środki są właśnie przekazywane, były i są i będą przekazywane na teren Dolnego Śląska w zakresie sportu dzieci i młodzieży. To w zakresie sportu powszechnego w latach 2016-2018 to ponad 43 miliony przekazane właśnie na programy upowszechniania sportu, takie jak choćby SKS-y, szkolne kluby sportowe, dofinansowanie małych klubów sportowych poprzez program klub, czy dofinansowanie imprez sportowych na terenie całej Polski i także tutaj na Dolnym Śląsku, ale także inwestycja w infrastrukturę sportową. To, co jest bardzo ważne, to, aby nasza młodzież, aby mieszkańcy miast, gmin mieli gdzie uprawiać sport. I w latach 2016-2018 dofinansowaliśmy powstanie nowych, a także zmodernizowanie starych obiektów około 220 na całym Dolnym Śląsku. Na łączną sumę około 100 milionów złotych. Chcemy przekazywać środki w te miejsca, szczególnie na których jest zapotrzebowanie na infrastrukturę sportową, które są także zaniedbane w tym zakresie rocznie. W tym roku mamy budżet na dofinansowanie infrastruktury sportowej na całą Polskę około 516 milionów złotych. Dzięki temu powstanie kilkaset obiektów na terenie całej Polski. W przyszłym roku również taki budżet. To są naprawdę wielkie środki. Na przestrzeni 4 lat mówimy tutaj o kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, o łącznej sumie ponad 2 miliardów złotych i około 6 tysięcy obiektów sportowych, więc są naprawdę szanse na to, by wspierać infrastrukturę sportową właśnie w wielu miejscach. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Pani minister, sport i edukacja się przeplata. Proszę powiedzieć, co wnosi sport do edukacji naszych dzieci, do edukacji naszej młodzieży? Proszę Państwa, to rzeczywiście nie przypadek, że jestem tutaj z ministrem sportu, dlatego że jesteśmy razem i na co dzień w szkole i w systemie edukacji. Pan minister wspomniał tutaj już o SKS-ach, tak? Rzeczywiście wróciły SKS-y w pełnej formie i krasie, w ogromnej liczbie godzin, uczestników, ale również to też wielkie podziękowania dla pana ministra, wspieranie nauczycieli, doskonalenie nauczycieli w tym, w jaki sposób uczyć wychowania fizycznego czy na wychowaniu fizycznym. Przypomnijmy, ci wszyscy, którzy są w projekcie SKS-ów, powtarzają, że na ich zajęciach nie ma zwolnień z wychowania fizycznego, bo wiedzą, jak to robić. Jednocześnie, tak jak pan minister zadeklarował, nie musieliśmy się specjalnie umawiać. Powiedzieliśmy sobie na początku kadencji, że wśród setek milionów złotych, które są przeznaczane na infrastrukturę, przede wszystkim będziemy się koncentrować na tych, które są związane wprost ze szkołą lub też będą obok szkoły. To znakomite wsparcie ministerstwa finansowe jest obok takich cywilizacyjnych projektów, bo to też są cywilizacyjne projekty, jak szerokopasmowy internet w każdej szkole w ciągu najbliższego półtora roku, jak multimedialne tablice w każdej klasie i jak gabinety przedmiotowe w każdej szkole. Mówimy o XXI wieku, dlatego dbamy, wyrównujemy szanse, bo to też, na czym zależy panu ministrowi edukacji, również to na zrównoważonym rozwoju. Stąd właściwie w każdym miejscu w Polsce pan minister jest, by myśleć o kolejnych inwestycjach.
A jaki przekaz niesie za sobą drużyna Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku, do rad powiatów, do rady gminy Kłodzko i kandydat na burmistrza Kłodzka? Panie Bogusławie. No z pewnością cieszymy się, że wreszcie rząd zobaczył Kłodzko na mapie Polski. Ten rząd widzi zrównoważony rozwój, jak pani minister powiedziała, i to jest naprawdę fantastyczne. Dziękuję pani minister, dziękuję panie ministrze, że zechcieli państwo u nas być, bo u nas rzadko bywają tego typu rangi urzędnicy państwowi. Szanowni państwo, cóż, my przekładamy to na język konkretów. Ja będę się starał o to, żeby ten stadion, to boisko, ta bieżnia nabrały nowego kształtu. Będę się starał o to w Ministerstwie Sportu również, żeby tutaj basen otwarty, który już wymagałby modernizacji, również żeby znalazły się środki na ten obiekt. I żeby obiekty treningowe, te, które widzimy tutaj na wprost i po prawej stronie, również nabrały nowego oddechu. Bo sport w Kłodzku jest żywy. Tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży uprawia sport. Ja dziękuję za obecność, ale liczę też, że w przyszłości za tą obecnością będzie szło realne wsparcie, bo tego naprawdę kłodzki sport potrzebuje. Pięknie dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania... Znam, jak nie każdy inny, ten od podszewki ten stadion. Bo pan był burmistrz, miał kadencję 2 lata i co zostało wykonane na stadionie? No nic. Więc pytam się teraz, co pan jako minister proponuje mieszkańcom, proponuje nam, trenerom, działaczom sportowym na tym stadionie. No bo możemy obiecywać, że pan burmistrz, postaramy się zrobić bieżnię, boisko. Nieprawda. Jest to nieprawda. To ja mam takie jakby pytanie do pana, bo kto jest zazwyczaj inwestorem w obiekty sportowe? No to pierwsze, brawo. Więc my jako resort sportu i turystyki przede wszystkim, żeby wesprzeć finansowo dane obiekty, to musimy mieć po drugiej stronie partnera, który chce ten obiekt zmodernizować. Jeśli ja będę miał po drugiej stronie partnera, który zechce wybudować obiekt, bądź go zmodernizować, bądź go przygotować w jakiejś innej formule, czy częściowo zmodernizować, to przede wszystkim musi to być w formule konkretnych decyzji, pozwolenia na budowę, muszą być spełnione wszystkie wymogi formalno-prawne i w tym momencie jest jak najbardziej jesteśmy otwarci na dofinansowanie. Jakby pan spojrzał na te kilkaset inwestycji w skali całego kraju rocznie, które my dofinansowujemy, to one nie mają ani barw politycznych. My doceniamy dobre wnioski, dobrze przygotowane przez dobrych partnerów, które służą lokalnej społeczności. Więc tutaj nawet jeśli, bo widzę, że ten obiekt wymaga modernizacji, my jesteśmy w stanie 50% dofinansować jako resort, tak to robimy w kilkuset inwestycjach w skali roku, tylko musi być po drugiej stronie partner, który się po prostu potrafi do tego przygotować, musi chcieć modernizować. Ja spojrzałem, wie pan, na przestrzeni ostatnich lat na wnioski, no tutaj z Kłodzka no niespecjalnie te, no nie było jakby zapotrzebowania do naszego resortu, jeśli chodzi o modernizację obiektów sportowych, więc no ja teraz tak naprawdę czekam na Panie ministrze, ja deklaruję, przepraszam panie Bogdanie, ja deklaruję, że te wnioski się znajdą. I myślę, że znajdzie się dofinansowanie w ministerstwie. Dziękujemy bardzo. Wniosek, panie ministrze, proszę sprawdzić swoje kancelarii lub poprzednika. I taki wniosek wpłynął, bo osobiście sam pisałem taki wniosek, ten wniosek gdzieś tam jest. Ale pomijając tak, to kiedy? Dokładnie w 2017 roku, 23 października wysyłałem, ze względu na to, że czekaliśmy na te pieniążki styczniowe, o których pan mówi, że niby są projekty 50%, 75%, w zależności od tego dofinansowania. Taki był pisany, ale oczywiście ten wniosek gdzieś tam utknął całkowicie. A z pozwoleniem na budowę, z wszystkimi, że tak powiem, formalno-prawnymi, dopełnionymi kwestiami? Tam była kwestia, tylko mieliśmy problemy z drzewami, ale to jest absolutnie... Raczej podstawowa kwestia. Panie ministrze, panie Bogdanie, deklarujemy, że te wnioski będą naprawdę porządnie napisane teraz. Dziękujemy. Jeszcze ja tylko dodam, ponieważ rzeczywiście bardzo nam zależy na infrastrukturze sportowej, to Ministerstwo Sportu jest też do dyspozycji właściwie każdego samorządu i każdej instytucji, która się stara, jeżeli są kłopoty z tym, żeby zrozumieć specyfikacje, żeby napisać wnioski, są przecież osoby za to odpowiedzialne. Więc mam nadzieję, że następny wniosek, w którym pan będzie uczestniczył, już będzie tym do realizacji. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy państwu. Dziękujemy.